kierowcy utknęli na granicy. Są nowe decyzje ambasada. Ciężarówki powyżej 7,5 tony mogą jechać z Wielkiej Brytanii przez Francję, Belgię i Niemcy. Ważne zmiany dla kierowców, którzy utknęli na Wyspach Brytyjskich. Francja, Belgia i Niemcy zezwalają na przejazd ciężarówek powyżej 7,5 tony na trasach z Wielkiej Brytanii, aby umożliwić szybszy powrót do domu kierowcom zablokowanym w Dover, poinformowała ambasada Polski we Francji. W piątek wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk napisał na Twitterze, że dzięki aktywności polskiej dyplomacji kolejne decyzje mające przyspieszyć powrót do domu polskim kierowcom stają się faktem. Dziękujemy za elastyczność i zrozumienie naszych partnerów, napisał. Takim komentarzem Szynkowski-Welsenk opatrzył wpis ambasady Polski we Francji, w którym napisano, że Francja, Belgia i Niemcy zezwalają na przejazd ciężarówek powyżej 7,5 tony na trasach z Wielkiej Brytanii, aby umożliwić szybszy powrót do domu kierowcom zablokowanym w Dover. Poinformowano również, że Francja wydłużyła dopuszczalny czas spędzony za kierownicą o 2 godziny dziennie i do 4 godzin tygodniowo. Stacja BBC podała w piątek 25 grudnia w południe, że na wyjazd z Wielkiej Brytanii nadal czekało ok. 5000 ciężarówek. Powstały za tor to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęła na 48 godzin granicę z Wielką Brytanią dla ruchu pasażerskiego i transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.